Witam z tej strony mówi Basza i dzisiaj nagrywam film poświęcony bratu e, Cristiano Ronaldo Hugo, e, który to okazał się, że tak naprawdę przepił swoją karierę, niestety ale utopił swoją karierę piłkarską w alkoholu, imprezach i też prawdopodobnie w narkotykach. E, jednak na samym początku mam do Ciebie prośbę, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie przed chwilą widzieliście właśnie tytuły puchary, które mógł zdobyć brat Ronaldo. Hugo, który jest od niego 9 lat starszy, jednak nie starczyło mu na tyle motywacji, na tyle pracowitości oraz wytrwałości w celu, żeby osiągnąć to samo, co jego brat, chociaż nie jest powiedziane, czy rzeczywiście osiągnąłby to samo, co Ronaldo, każdy człowiek jest inny, jednak jego brat zupełnie inną wybrał drogę, wybrał drogę alkoholu i to na tyle po prostu poważnie, że praktycznie brat Ronaldo musiał go wyciągać z opresji, i to nie tylko brat, ale także matka. Matka, która była sprzątaczką, musiała wziąć pożyczkę na to, żeby leczyć po prostu brata z alkoholizmu. Następnie Ronaldo, mając 16 lat, występował już w młodzieżówce sportingu Lizbona. Także te pieniądze, które już tam zarabiał, przeznaczył na ratowanie brata, żeby go wyciągnąć z alkoholizmu. Te problemy. Tak naprawdę nie są no jakby tutaj nowością, ponieważ z dużym problemem alkoholowym zmagał się ojciec Ronaldo, który tak naprawdę wolił, wolał stracić pieniądze na alkohol, przepić te pieniądze, niż na przykład załatać dziurę w dachu, żeby też nie padał na, na, tutaj na rodzinę. No niestety czasami po prostu ludzie odnoszą sukces, a w cieniu tego sukcesu są ogromne porażki, ogromne tragedie ludzkie, życiowe. Jak wiadomo, tutaj ojciec Ronaldo zmarł. Ronaldo ma tylko matkę, którą bardzo mocno kocha. Zresztą, którą można zobaczyć często na jakichś filmach dokumentalnych, poświęconych bodajże mieszka nawet blisko niego, kilkaset metrów. Natomiast Próbował tak naprawdę Ronaldo wiele razy wyciągnąć brata z problemów alkoholowych. Po raz pierwszy, jak miał 16 lat, później także próbował go wyciągnąć, kiedy już w dorosłej piłce. Nawet do, doszło do takiego, takiej sytuacji, że tak naprawdę powiedział, że jeżeli brat przestanie pić alkohol, to Ronaldo zdobędzie ligę mistrzów z Real Madrid. No i rzeczywiście tak. Brat przestał pić, a Ronaldo zdobył. Ligę mistrzów szczelił na 4 do 1 bramkę w finale Ligi Mistrzów. No, bardzo przykra i smutna, tak naprawdę historia. Natomiast wielu tutaj osobu, wiele osób tak naprawdę zarzuca Ronaldo, że to jest człowiek, jakby, który dba o swoją fryzurę i tak dalej. Oczywiście jest to pewien taki imidż, wizerunek jego, natomiast nie oznacza to, że nie dba tak naprawdę o rodzinę. Tak? Mało tego, ten brat także otrzymał pracę od Ronaldo, ponieważ jest kierownikiem czy też dyrektorem w muzeum poświęconym właśnie Ronaldo. Tak też właśnie wygląda historia brata Ronaldo, historia Hugo, który miał szansę na to, żeby zaistnieć w piłce, jednak nie udało się. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam.